Zapraszam, wędrowcy, spocznijcie. Chętnie podzielę się z wami moim ogniskiem i skromną strawą. Nie musicie się mnie obawiać. Mimo obszarganego stroju nie jestem byle włóczęgą. Pewnie trudno w to uwierzyć, lecz gdy byłem przybocznym pana Hatsumoto, nosiłem wyłącznie najlepsze jedwabie. Nie wiecie, kim był pan Hatsumoto? Jak szybko mija pamięć o wielkim człowieku. Obawiam się, że choćbym mówił do następnej pełni księżyca, nie zdołałbym nawet w połowie oddać majestatu tej znakomitej osoby. Jest jednak inna opowieść, na którą powinniśmy mieć czas. Powiedzcie, czy słyszeliście o 7 Roninach? 7 Roninów to polska gra planszowa przeznaczona dla 2 osób, która opowiada historię znaną, no, jak sama nazwa wskazuje, z 7 samurajów Akiry Kurosawy. Opowiada historię małej, biednej, japońskiej wioski, której grozi banda krwiożerczych, morderczych ninja oraz garstki, konkretnie 7, bohaterów, którzy jej bronią. Jeden z graczy wciela się w dowódcę obrońców, drugi z graczy jest oczywiście hersztem bandy ninja i obaj w sekrecie co rundę rozdzielają swoje siły pomiędzy obszary wioski w tym samym momencie, nie wiedząc, jakie ruchy wykonuje przeciwnik. Następnie obaj przenoszą te siły na główną planszę gry i patrzą, gdzie się pojawili ninja, gdzie się pojawili samurajowie, gdzie dochodzi do walki, a gdzie się minęli i co z tego właściwie wynika. Na obronę wioski mamy 8 tur. W każdej turze zaczynamy od tego, że musimy zaplanować atak albo obronę, w zależności od tego, którą stroną gramy. Mamy do tego specjalne mapki, które zakrywamy sobie zdjęciem dżungli. I na tych mapkach zaznaczamy, gdzie chcemy postawić swoich roninów. Więc planujemy w sekrecie i to trochę tak, jakby grać w szachy na ślepo, kiedy każdy z graczy myśli, co, jaki ruch może wykonać ten drugi i próbuje temu zapobiec, tylko że musi zgadywać. I nie wiadomo, jaki efekt będzie miała każda akcja. Ale no, na tym polega urok gry. Jeśli to dla kogoś brzmi interesująco, to w sumie prowadzi to do ciekawych sytuacji. Wioska podzielona jest na 10 obszarów i ninja i roninowie mogą zostać przydzieleni na każdy z nich. Jest jeszcze rynek, który ma specjalną funkcję i nie liczy się jako obszar. I tak jak głosi opakowanie, to jest gra taktyki i wojennej intuicji. Intuicja służy nam do przewidywania, jaki ruch może wykonać przeciwnik, ponieważ każdy obszar, jeśli zostanie opanowany przez ninja, daje im specjalną umiejętność. Podobnie jak specjalnymi umiejętnościami dysponuje każdy ronin. Więc gracz grający roninem musi przewidzieć, na której umiejętności w tym momencie będzie zależało atakującemu. I tak samo atakujący musi przewidzieć, co przewidzi obrońca i którego ronina przydzieli na który obszar. Najbardziej przypomina mi to, jeśli graliście w planszową grę o tron. Tam, gdy dochodzi do bitwy, liczymy siłę jednej armii, drugiej armii i do tego trzeba zagrać z ręki kartę dowódcy, który też dodaje swoją siłę. I często jest taka sytuacja, kiedy atakujesz, policzyłeś swoją armię i wiesz, że nawet jeśli obrońca zagra swojego najsilniejszego dowódcę, to jeśli ty zagrasz swojego najsilniejszego dowódcę, wygrasz. I teraz uruchamia ci się kombinowanie. Zaraz. Ale twój przeciwnik też to wie. Więc przecież nie będzie marnował swojej najsilniejszej karty na bitwę, którą i tak przegra. Więc pewnie będzie chciał oszczędzić swojego najsilniejszego dowódcę i zagra słabszego. Jeśli on zagra słabszego, ty nie musisz grać swojego najsilniejszego dowódcy, więc może nie musisz wcale go grać, no bo twój przeciwnik na pewno nie zagra swojego najsilniejszego, więc nie ma co, żebyś ty zużywał swojego niepotrzebnie. I teraz zaczynasz się zastanawiać,
ale on może przewidzieć, że ja to przewidziałem i dlatego zagra najsilniejszego, bo jeśli ja zagram słabszego, żeby oszczędzić swojego najsilniejszego, to wtedy on wygra, więc nie mogę tego zrobić. I tak to działa w nieskończoność. Siedmiu Roninów to jest ten moment gry o tron, tylko że cała gra się z tego składa. To jest przewidywanie. No tak, mogę zaatakować to pole i ta specjalna umiejętność wtedy pomoże mi wygrać. Więc on o tym wie, więc on na pewno przydzieli tu jednego ze swoich silniejszych Roninów, więc nie powinienem atakować tego pola, powinienem zaatakować to pole. Ale on mógł o tym pomyśleć. I to jest cała gra. Cała gra tak wygląda. Hirsch Ninja zaczyna grę z 40 wojownikami i to są jego siły na całą rozgrywkę. Gra ma 8 tur, tutaj jest znacznik tury i w każdej turze trzeba się upewnić, ile obszarów będą mogli zaatakować ninja. Jak mówiłem, wioska ma ich 10, przez pierwsze kilka tur można atakować tylko 3 obszary, potem 4, w ostatnich dwóch turach 5. Hirsch Ninja oczywiście ma swój bambusowy las, który zasłania go przed drugim graczem, ale zignorujemy go na razie. Hirsch Ninja ma tutaj swoją sekretną mapę wioski, na której rozstawia swoje siły na tylu obszarach, ile może w danej turze zaatakować. Każdy obszar może też zaatakować konkretną, ustaloną liczbą wojowników. Mapka o tym informuje. Ona wygląda, jakby ninja szkicowali na piasku schemat wioski i kładli kamyki informujące o tym, ilu wojowników może zaatakować konkretną dzielnicę wioski. To jest bardzo ładne, ale nie bardzo ma sens. Więc tak, Hirsch przydziela tych ninja, powiedzmy atakuje w tym momencie 3 obszary wioski. Tutaj może zaatakować maksymalnie 3, tu maksymalnie 2, tu też maksymalnie 2, ale zdecyduje się oszczędzić wojownika na później, kładzie tylko jednego. W tym czasie obrońca przydziela Roninów na swoją sekretną mapkę, również schowaną za bambusowym gajem. Potem obaj gracze rzucają gdzieś w kąt daleko te bambusy i przenoszą wojowników na odpowiednie pola na głównej mapie. I w tym momencie rozstrzygamy walkę. Kiedy już posłaliśmy naszych wojowników na planszę, czy to by byli Ronini czy ninja, zaczynamy rozstrzygać walki. Najpierw Roninowie korzystają ze swoich umiejętności. I każdy z nich ma jakąś unikalną. Łucznik może zastrzelić ninjów z rezerwy przeciwnika. Jeden z nich może odesłać dwóch ninjów na inne pole. Kolejny zabija ninja, zanim jeszcze w ogóle dojdzie do walki. Mnich może leczyć, oczywiście, że tak. Kawalerzysta może dojść do na każde inne pole i tam stoczyć walkę. Natomiast kobieta może pomagać mężczyźnie. To jest jej jedyna umiejętność. Ona jako jedyna może wejść na pole, na którym stoi już jeden Ronin. I to jest wszystko, co potrafi. Kiedy już rozstrzygnęliśmy umiejętności, to dochodzi do walki. Walka polega na tym, że Ronin zabija ninjów, bo co to dla niego ninja? Tyle, że trochę go to kosztuje, ponieważ każdy ninja, którego zabije, tutaj są trzy klocuszki, to jest jedno obrażenie. Więc mnich dostał 3 obrażenia, może maksymalnie mieć ich 5, co oznacza, że jest już bardzo blisko śmierci. Ale jeśli ninjom, powiedzmy, że udało się zabić mnicha, mnich schodzi z planszy. I w tym momencie ninja kontroluje pole. I tak jak powiedzieliśmy na początku, każde pole ma swoją specjalną umiejętność. I na tym najbardziej zależy ninja, ponieważ to daje im bardzo dużą przewagę, bo kolejne pola pozwalają im albo dosłać nowych wojowników, albo przywrócić wojowników z zagrobu, zatrzymać Ronina na planszy, tak żeby w następnej turze musi zostać w tym samym miejscu, gdzie jest, więc ninja już będą wiedzieli, gdzie się znajduje i że mogą go tam zaatakować. Mogą po prostu zadawać im obrażenia albo zniwelować ich specjalne umiejętności. To są naprawdę duże bonusy, z których ninja muszą korzystać naprawdę umiejętnie, żeby wygrać, bo nie wiem, ile gier rozegraliśmy, ale chyba we wszystkich wygrali Roninowie. Więc ninja muszą naprawdę uważać na to, co robią, bo wbrew pozorom jest ich dosyć mało.
Gra może się zakończyć na kilka różnych sposobów. Oczywiście, jeśli jedna strona zginie kompletnie i do końca, to znaczy jeśli na planszy i w rezerwach nie pozostanie żaden ninja, albo jeśli zginie siódmy ronin. Przy czym, jeśli zginie siódmy ronin, wciąż na planszy musi zostać przynajmniej jeden ninja. Jeśli w ostatnim błysku mieczy ostatni ninja zabije ostatniego ronina, jest to oczywiście zwycięstwo obrońców. Obronili wioskę, wygrywa obrońca. Więc kompletna eliminacja drugiej strony jest jednym ze sposobów na wygranie gry. Ninja mogą wygrać również, jeśli na koniec fazy walki będą kontrolować przynajmniej 5 obszarów wioski. Dla przypomnienia, wioska ma 10 obszarów, czyli ninja muszą kontrolować połowę. Żetony ninja muszą być na połowie terytoriów. Jest też dwa po... Nazewnictwo jest skomplikowane. Dwa pola na planszy to pola uprawne. I pola uprawne mają tą specjalną umiejętność, że jeśli kontrolujemy oba, liczą się jako trzy pola terytorium. Czyli mając oba pola uprawne i dwa inne pola, to tak jakbyśmy mieli 5 pól planszy. Wiesz, że one się nazywają obszarami. One się nazywają obszarami? Tak. Ups. Ale wyjaśniłeś to pięknie. Jesteśmy profesjonalistami. Nie, nie jesteśmy profesjonalistami, nikt nam za to nie płaci. Dobra. I oczywiście jest jeszcze jeden sposób, na jaki obrońca może wygrać grę, to znaczy oni mogą po prostu przeczekać. Jeśli do końca ósmej tury gry ninja nie odniosą zwycięstwa, wygrali obrońcy. A ninja zgaduje... Pomarli z głodu wszyscy, bo oni też atakują wioskę, bo są głodni. Tutaj wszyscy są głodni. To jest bardzo przykra rzeczywistość. Co właściwie sądzimy o 7 roninach? Albo 7 ronin, albo 7 ronin. Nie jestem pewien, jak twórcy chcieli, żeby nazywać ich grę. Na opakowaniu jest 7 cyferką i słowo ronin i to nie jest po polsku. Roninów gra się wyjątkowo przyjemnie. Znaczy, gra jest wyjątkowo szybka. Jedna rozgrywka zajmuje, nie wiem, co 20 minut. Mniej więcej. Problem w tym, że żeby rozegrać grę po raz pierwszy, trzeba się po prostu nauczyć wszystkich specjalnych umiejętności roninów i wszystkich specjalnych umiejętności obszarów planszy. Po prostu nie tak, wiedząc pierwsza, tego, nie można zagrać. Tak, pierwsza gra zawsze będzie kłopotliwa i nie będziecie wiedzieli, co się dzieje i któryś z was na pewno pomyli, co która umiejętność robi i będzie się potem kopał w dupę. Najuczciwiej jak potrafię, mogę powiedzieć, że w 7 roninów gra mi się przyjemnie, natomiast nie jest to gra, którą uwielbiam. Tak naprawdę czuję, że to nie jest do końca gra dla mnie, bo to zgadywanie, odczytywanie, co zrobi przeciwnik, to jest fajne, kiedy to wychodzi. Mi to nie wychodzi. To znaczy, ja gram w 7 roninów, mam z tego frajdę, ale tak naprawdę czuję, że równie dobrze mógłbym losować swoje ruchy. Nie czuję, żebym cię kiedykolwiek tak naprawdę, wiesz, wycpanił, że okazałem się sprytniejszy od ciebie, zaatakowałem tam, gdzie ty nie przewidziałeś. Nawet jeśli postawiłem tych ninja tam, gdzie nie ma żadnego twojego ronina, to był to raczej przypadek niż jakiekolwiek moja taktyka i wojenna intuicja. Znaczy, czy ja wiem, czy są takie momenty, gdzie rzeczywiście jakby stawiam tego ronina, ale to są właśnie te momenty, kiedy przeszedłem cały ten proces myślowy, o którym mówił Krzysiek, gdzie przemyślałem to wszystko, że okej, on postawi tutaj ninja, więc ja nie postawię tutaj tego ronina, postawię zamiast tego ronina gdzieś obok, ale on się tego będzie spodziewał, więc tam postawi tego ninja, więc ja jednak postawię go na tym polu. I kiedy już przeszedłem ten cały proces i potem okazało się, że on był prawdziwy, no to to jest rzeczywiście pewna satysfakcja, ale mimo wszystko rzeczywiście w 9 przypadkach na 10 to no jest, jak... postawiłem tu ronina i zginął. Właśnie, jak często masz tę satysfakcję, a jak często nasze kombinacje, plany i manipulacje mijają się jako kreuty we mgle i po prostu nic z tego nie wychodzi. Tak. Znaczy, to też... Więcej mówi o nas i naszym stylu gry niż o samej grze. Znaczy, to co trzeba w takiej sytuacji powiedzieć dobrego o tej grze, że rzeczywiście w każdej turze coś się dzieje, bo nie ma takiej sytuacji, żeby
postawić, że na przykład, okej, kompletnie się minęliśmy, jeden ninja zajęli jedną połowę wioski, ranni zajęli drugą połowę wioski i nic się nie dzieje, bo jeśli ninja zajęli jedną połowę wioski, to teraz mogą korzystać z umiejętności specjalnych i powybijają trochę tych raninów mimo wszystko, więc nie ma przynajmniej takich tur, w których, okej, postawiliśmy nasze pionki i nic się nie stało. Bo to by było rzeczywiście, to już by był koniec tej gry, ale... Matematyka na to nie pozwala. Masz 10 obszarów wioski i 7 roninów. Nie ma szans, żebyś nie trafił na tych ninja. No, biąc pod uwagę, jak szybko giną ci ronini, to tak. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje. To jest swoją drogą jeden z najfajniejszych mechanizmów, gdzie ci roninowie nie są przeciwnikami dla gdzieś ninja. Gdzie ninja nie są przeciwnikami dla roninów, ale każdy martwy ninja to jest rana, którą odnosi ronin. To jest fajne, to jest mechanizm, który opowiada historię. To są ci bohaterowie, którzy po prostu rzucają się na tłum przeciwników i tylko ten tam siódmy, ostatni na końcu jest w stanie ich powalić. Tak, ja rzeczywiście widzę to, jak on jest wymęczony i stłamszony, ale rzeczywiście rozradowany, bo udało się pokonać, no, rozradowany, stracił wszystkich przyjaciół. Ale zwyciężył i chwała mu za to. Więc jakby tematycznie ta gra jest bardzo fajnie skonstruowana i jakby podkreślają to rysunki, które też są bardzo ładne, bardzo fajnie się na nie patrzy. I rzeczywiście czuć tą historię, czuć tę walkę tych zdesperowanych ninja z roninami, którzy tak naprawdę no, stawiają im opór, ale nie są też niepokonani. To bardzo fajnie działa. To jest bardzo fajna historia, bardzo fajnie przekazana w ramach tej gry. Natomiast wydaje mi się, że to jest gra, którą zdecydowanie trzeba przetestować. Nie kupowałbym jej w ciemno. Bo może się okazać, że naprawdę nie jest dla was. No ale to wtedy można odsprzedać i poszukać czegoś innego. Natomiast jestem przekonany, że jest grupa graczy, dla której to jest idealny produkt. Znaczy, tak, to jest tak jak ja mówiłem, to są szachy. To są szachy, w które gra się ciemno, bo trzeba jednak myśleć trochę w przód. Trzeba pomyśleć, na czym zależy naszemu przeciwnikowi w tym momencie. Co my możemy zrobić, żeby temu zapobiec. Tylko, że ja nie cierpię szachów. Jest kompletnie, nie jest to gra dla mnie. To jest ten problem. No więc jeśli ktoś lubi szachy, to polubi też 7 roninów, chyba, zakładam. Znaczy nie konkretnie szachy, mechanizm. No tak, tak. Tego typu rozgrywkę i to myślenie w przód i myślenie o tym, co może zrobić przeciwnik i jak my możemy stanąć na drodze. No i tak absolutnie na koniec. To jest naprawdę śliczne. To jest naprawdę pięknie wykonana gra. Prawda. Polecamy tę grę, nie polecamy, no ciężko powiedzieć. Polecam spróbować. Na pewno polecam spróbować. Tak, zdecydowanie. Poza tym gra też nie jest droga, więc nawet jeśli ktoś stwierdzi, że to nie jest dla niego, no to wielko to nie będzie kosztowało. To nie jest wielka gra za 200 zł. Więc na pewno można spróbować. Są wypożyczalnie, są cała masa knajp, w których można zagrać w gry i na pewno się znajdzie gdzieś tam tych 7 raninów, więc rzeczywiście warto spróbować, bo to jest bardzo przyjemna gra. Nawet jeśli ktoś stwierdzi, że to nie jest dla niego, to na pewno nie będzie żałował tych rozgrywek, nad którymi już usiądzie. Pięknie powiedziałem. Myślę, że powiedzieliśmy już wszystko. Tak. No, więc teraz czas na epilog naszej historii. Prawda. Pewnego razu w feudalnej Japonii. Pewnie już domyśliliście się, że byłem jednym z tych 7 roninów. Leczny mój ostatni towarzysz padł. Okryłem się hańbą. Uciekłem. Żyłem z nią aż do dziś, ale... Koniec. Już koniec. Napisałem mój ostatni wiersz. Czy przyniesie mi ten zaszczyt i wysłuchacie go? Opadły liście, krzyczy samotny żuraw, wsioki pomarły. Thank you.
Dziękujemy wydawnictwu Badger's Nest za udostępnienie egzemplarza do recenzji. Mamy nadzieję, że nie mają nam za złe, że zrobili to rok temu, a my robimy to dopiero teraz.